Proszę Państwa, mówimy o Pałacu Kultury cały czas. O Pałacu Kultury i Nauki, ale wiecie Państwo, ten pałac to się nie podoba, skoro teraz linia Mysia. Komunistyczny pałac nie podoba się, no. Ale ludziom się podoba, bo przyjeżdżają na 30 piętro, jadą. Czy nie mówi nie wykonaliśmy, tylko mówi się wykonaliśmy, czy nie wykonaliśmy. Radio obrotowe rusza się. Radio kończy. Proszę Państwa, o co chodzi? Rusza się. Radio Koncita. Nasz prezes Janusz Korwin-Mikke mówi o tym od dawna, i, ale tak Korwin-Mikke też tam się jednemu podoba, jednemu nie podoba. Jest taki troszeczkę czubkowaty. Czubkowaty, zwariowany. Ten Korwin. Dzisiaj, proszę Państwa, jest święto. Nie wiadomo, jakie to święto jest, bo Grabowska poszła celebrować. Grabowska poszła świętować. Mówię, słuchaj, Grabowska, co sekunda wioska. Jako że w tej jednej wielkiej wiosce w Warszawie na Mazowszu przyszło nam tutaj, proszę Państwa, żyć. Dzisiaj jest, proszę Państwa, taki dzień, że ja wiem, czy to o tym gadać. Jest święto bezdomnych dzisiaj. Z perspektywy osoby młodej wydaje czyli się, niektórzy lubią tak się bardzo, bardzo priorytetowy, bawić. No w ogóle Warszawa lubi się bawić. Warszawa lubi świętować. Radio ruchome, radio obrotowe. Warszawa lubi świętować. Przepraszam, co tu jest niezdekomunizowane? No, że jakaś jedna ulica została tu czy tam, to znaczy, że jesteśmy wciąż w jakimś postkomunizmie żyjemy? No chyba nie, no to jest trochę śmieszne i wydaje mi się, że skupianie się na tym z perspektywy osoby młodej, a to jest, tak. Jest trochę no, kwestia poprzednio ustawionych priorytetów. Oczywiście. Kukiz 15. No ja się absolutnie z taką narracją nie zgadzam, no chociażby radio dostawali takie emerytury, że później ZUS i kasa państwowa nie była w stanie absolutnie sprostać jakimś tam oczekiwaniom społecznym, jeżeli chodzi o wysokość emerytury. Przepraszam, dostawali. No do wprowadzenia ustawy desubekizacyjnej, jaka by ona nie była. Natomiast uważam, że to pokazuje słabość państwa polskiego przez te 28 lat, że dopiero po 28 latach możemy zacząć dekomunizację polskiej przestrzeni publicznej. Zastanawiamy się, proszę państwa, nad Pałacem Kultury, ale jeżeli zaczną budować, to przez te 3-4 lata będzie płot, będzie ogrodzenie i no ci bezdomni nie będą mieli gdzie tam chodzić. Tam chodzi też i Rysia. To znaczy dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Tu na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, gdzie to wszystko jest. Odebrano świadczenia ludziom, którzy kompletnie na to nie zasługiwali, więc to jest Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. No to jak odebrano świadczenia, oni nie zasługiwali, to chyba dobrze zrobili, prawda? Kolegi z Kukiz, natomiast co do samego Pałacu Kultury. Dobrze, proszę być z nami, proszę Państwa. Zgadzam się z Pani, że to jest temat zastępczy. Chciałem jeszcze wszystkim przypomnieć, wszystkim słuchaczom i tutaj kolegom zgromadzonym, że Pałac Kultury został wpisany na listę zabytków 2 lutego 2017 roku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, który podlegał panu Jackowi Sasinowi. Mało tego, Jacek Sasin wyraził swoje zdanie na temat Pałacu Kultury ówcześnie tak, nie mają co robić. Prywatnie lubi pałac i chce go chronić. Ludzie nie mają co robić. Takiej atrakcji turystycznej. To wypowiedział Jacek Sasin. Oczywiście PiS już wtedy się interesował tym i trochę się dystansował do tematu właśnie Pałacu Kultury, Jacek Sasin jest przy tobie. To znaczy, proszę Państwa, że dzisiaj jest niedziela w ogóle, niedziela. Ja też tak lewą nogą stałem, no ale ja nie jestem osobą przesądną, żebym po prostu coś mi źle było, bo lewą nogą stałam. Ja nie wierzę w takie bajki, bo to sobie sami wymyśliły te mohery. I teraz muszą cierpieć, bo jak to ta Rumunka mówi, że głupi musi cierpieć. No to ten Ireczek, o co chodzi? Też w uroczysty sposób nadany
radio obrotowe. Proszę Państwa, o co chodzi? Jeżeli ludzie w średniowieczu to wymyślili, klechy wymyśliły różne rzeczy, zapewniając ludziom, że co prawda na świecie zbożny pobyt, bo to cierpienie, a po żywocie rajski przemyt, czyli obiecali niebo. I taki pachołek, rolnik w średniowieczu żył i tak skromnie żył, a nawet się umartwiał, bo jeszcze do dzisiaj, jeżeli ludzie latają na Filipiny, żeby powiesić się dać na krzyżu, bo przez to pójdzie do nieba, przez cierpienie, przez jakie cierpienie? No przez średniowieczne cierpienie. No to przecież to nie tędy droga, bo dzisiaj ten Pałac Kultury Stalina i Lenina jest symbolem ateizmu i ludzie tak naprawdę już w nic nie chcą wierzyć. W żadnego Boga, no bo jeżeli ten Bóg ma być taki głupi w sensie, że straszy, a oni są tacy mądrzy, bo to człowiek studiuje psychologię i wie, że nie tędy droga, żeby kogoś zastraszyć, postraszyć, oszukać, przekupić. No, takie sztuczki się stosuje w dalszym ciągu, ale idzie się za to do więzienia. Za co się idzie do więzienia? Jeżeli ktoś dzwoni na telefonie i mówi, dawaj mi 100 tysięcy, stara babo, bo w ciągu 24 godzin urok na ciebie będzie rzucony i ty padniesz trupem, no to za to jest kara, bo to wiesz, nie wolno straszyć. To są tak zwane postraszacze, owszem, owszem. Ale po co to straszyć, prawda? Czy to jest Jan Białostocki, czy to jest jakiś inny? Czy to jest jakiś Jan Białostocki? Czy to jest jakiś wariat? Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Marian, co to jest? No, to... Weź sfotografuj to i wyślij Małdze. Się spytaj, czy odpowiada taka wtyczka do tego telefonu szwedzkiego. Weź to tak rozłóż. Nie później tylko. Ja to zrobię, bo ty to jesteś nie przydatny. Nie musi się chcieć, bo ja po prostu to zobaczyłam, zaraz to gdzieś mi spadnie. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z dekretu Napoleona. Gdy Małga jest przy tobie. Aż do 20% w formie e-kuponu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli, 19 listopada. Regulamin na Carrefour.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przecież wiadomo, że Małga śpi. Proszę Państwa. Wspierająca polskich producentów i usług. Takie coś to my nie chcemy, proszę Państwa. Nie chcemy. Nie chcemy takich reklam. Bo te reklamy są okropne. Ktoś zarabia pieniądze i to bazują na głupocie ludzkiej, zmuszając ludzi do słuchania. Wiadomo, że reklama jest pomiędzy czymś. My nie chcemy, proszę Państwa, tego słuchać. Nie mamy zamiaru. No, także może nasze radio obrotowe troszeczkę się ustawi. Państwo zobaczą. Radio Conchita. To znaczy... Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Radio się ustawi i już jest ok. Radio Conchita. Proszę być z nami. Proszę wciąż być z nami. U nas wielka edukacja, bo
człowiek jak się tak rozpędził tu w Europie, w Polsce biednej, za tymi pieniędzmi leci, to on nie jest w stanie uchwycić co, jak i dlaczego. Ta pieśń, a ty jesteś jak dziki koń i nigdy nie zatrzymasz się. To jeżeli nie ma jak się zatrzymać, to przecież człowiek nigdy nie będzie wiedział, jaki jest sens życia. Do czego to wszystko prowadzi? Do czego to wszystko zmierza? Ano właśnie. Także proszę, my się zatrzymajmy, zastanówmy się, jaki jest sens życia, po co my tu jesteśmy, gdzie w ogóle możemy, skąd w ogóle możemy mieć odpowiedź. Ano właśnie, jak będziemy zarozumiali, zadufani w sobie, zapatrzeni w siebie, to nigdy tego nie poznamy. Dlatego potrzebujemy troszeczkę myśli hinduskiej, aby człowiek był luźniejszy, to wtedy pozna swoje ja i duchowe swoje potrzeby natury swej.